Witajcie moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Podstawy hodowli ptaszników. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat wylinki. Zapraszam na film. Porozmawiamy trochę na temat wylinek. Chciałabym Wam pokazać bardzo istotny element w wylince naszego ptasznika. Jak widzicie, ptasznik linieją wszystkie zewnętrzne części ptasznika. Linieje jego karapaks, odwłok, linieją wszystkie kończyny, helicery i linieje jeszcze jeden mały element wewnętrzny. Już Wam pokazuję. Ten element wewnętrzny to jest, moi drodzy, element przełyku ptasznika, który linieje. I jak wiadomo, wszystkie elementy, które linieją, mogą nie wylinieć albo wylinieć źle. Co w momencie, kiedy ten maleńki element linieje w sposób nieprawidłowy? Moi drodzy, odpowiedź jest prosta. Ptasznik nie jest w stanie ani jeść, ani pić. Co w takiej sytuacji? Powiem Wam tak, to nie znaczy, że nasz ptasznik jest już spisany na straty. Jest w stanie wytrzymać bez jedzenia i bez picia do kolejnej wylinki. Możemy mu pomóc w tym, podnosząc wilgotność w terrarium. Także tutaj musimy mieć na uwadze to, czy po prostu gatunek naszego ptasznika toleruje podwyższoną wilgotność. Jeżeli tak, to możemy mu podnieść wilgotność, wtedy łatwiej mu będzie po prostu wytrzymać bez picia. Także, moi drodzy, to jest bardzo istotny element. Bez niego nasz ptasznik nie jest w stanie jeść i pić. Jeżeli nasz ptasznik wcześniej zgromadził odpowiednią ilość pożywienia i wody, jest w stanie wytrzymać do następnej wylinki, przy następnej wylince się zregeneruje i już będzie jak nowy, będzie dalej jadł i pił. Możliwe, że kiedyś Wam się zdarzyło lub może kiedyś Wam się to zdarzy, że Wasz ptasznik po wylince nie będzie chciał jeść, nie będzie chciał pić i będziecie zastanawiać się nad tym, jaka jest przyczyna i może właśnie to być przyczyną, więc możecie wtedy sprawdzić Waszą wylinkę po prostu i upewnić się, czy to jest to. Ogólnie nie musicie teraz od dzisiaj sprawdzać wszystkich wylinek Waszego ptasznika i sprawdzać, czy ten element wyliniał na pewno, czy nie wyliniał, bo to się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadko zdarza, więc nie musicie się martwić. Jeżeli coś takiego się zdarzy, na pewno będziecie o tym wiedzieć. Ja Was o tym uprzedziłam, więc będziecie na to przygotowani. Ale nie musicie się martwić, bo to się zdarza niezmiernie rzadko. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was interesujący, że jest dla Was przydatny. Jeżeli tak, zostawcie proszę łapkę w górę. Dziękuję, do zobaczenia!